Druga część pojedynku rozpoczyna się przy wyniku 8-3. Na tarciu, na zasłonę, odpowiedź 9-3. Tym razem na tarcie Białorusina sparowany, odpowiedź trafia i 9-4. Działania jednoczesne bez zmian. Natarcie cięciem zamykającym 10-4 prowadzi Aleksandr Bójkiewicz z Białorusi. Ponownie w przygotowaniu na tarcie. 11-4. Piękna na tarcie bezpośrednie. Amerykanina 11-5. Na tarcie Amerykanina na zasłonie odpowiedź trafia 12-5. Tym razem na tarcie trafia skutecznie 12-6. Trzynaste trafienie zadał Aleksandr Bójkiewicz. Tym razem bardzo ładne natarcie młodego Amerykanina. Wynik pojedynku 13-7. Pierwsze natarcie nie. Przejęcie inicjatywy Amerykanina. Natomiast w tej sytuacji zawodnik białoruski poprosił o analizę zapisu wideo. Zawodnik ma prawo dwukrotnie poprosić o analizę wideo i taka analiza może wpłynąć na zmianę decyzji sędziego. Messi. Natarcia jednoczesne bez trafień. Podejście Bójkiewicza, natarcie Amerykanina i ponownie drugi raz zawodnik prosi o analizę wideo, ponieważ za pierwszym razem jego decyzja sędziego nie została zmieniona. Jest to ostatnia jego szansa, oczywiście pod warunkiem, że sędzia nie zmieni swojej decyzji. Gdyby zmienił, pozostaje mu jeszcze jedna próba. O, zmiana decyzji sędziego, trafienie niezaliczone, działania jednoczesne. Natarcie na zasłonie, odpowiedź trafia i 14-8. Natarcie Amerykanina nie trafia.
Tym razem Amerykanin prosi o analizę wideo, a ja przedstawię Państwu w skrócie zawodników. Amerykanin Eli Dershowitz to aktualny mistrz świata juniorów z zeszłego roku. Natarcie parowane, odpowiedź trafia. Zawodnik był na planszy. W trakcie zadawania trafienia zdecydowali sędziowie i 15-8 zwyciężył Aleksander Bujnowski.